Hej, witam wszystkich z powrotem na kanale. Moi drodzy, jak widzicie, bohater odcinka VZ55, czyli ciężar nacji czechosłowackiej poziomu 10. Także już ten pojazd posiadam i chciałem go dzisiaj Wam w tym odcinku właśnie zaprezentować. Pozostałe pojazdy również będą u mnie na kanale. Na pewno znajdzie się 9 i na pewno czołg premium T56. Ale to wszystko w swoim czasie. Postanowiłem tutaj, korzystając z weekendu, zaserwować Wam wisienkę na torcie, czyli dziesiąteczkę. Oczywiście nie mam zbyt wielu bitew na nim jeszcze rozegranych. Tak naprawdę cały czas testuję setupy i różne sprzęty na nim, ale powiem Wam tak w skrócie, jeżeli miałbym powiedzieć, że ma bardzo duży potencjał ten pojazd. A w tym odcinku oczywiście omówimy sobie pojazd, pokażę Wam wyposażenie, jakie na nim zastosowałem oraz perki załoganta. I na koniec oczywiście zapraszam jak zwykle na dwie bitwy. Także to tyle będzie tutaj w tym odcinku. Wiecie co, konkurencja na tych dziesiątkach jest bardzo, bardzo duża. Więc tak naprawdę trudno jest w tym momencie wypuścić pojazd, który gdzieś jest zbalansowany i odnajdzie się w tym natłoku tych wszystkich ciężarów. Bo pamiętajmy, że są ciężary, które są mega mobilne, które mają mega pancerz, które są wolne, które mają dużą alfę, małą alfę, magazynki i tak dalej, i tak dalej. Także ten pojazd jest moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze zbalansowany. To znaczy nie jest to pojazd OP, tak jak tutaj większość graczy narzeka na przykład na ostatni wypust, czyli na Tarana, ale też nie jest słabeuszem, ale o tym wszystkim za chwileczkę w części garażowej. Zanim sobie omówimy go tutaj dokładnie, jego parametry, tak szybciutko o historii. Oczywiście był to projekt pojazdu ciężkiego i on po prostu powstawał w latach na przełomie lat 50. i 60. No i oczywiście czerpał z myśli technologicznej radzieckiej i czechosłowackiej, więc taki zlepek po prostu tych różnych pomysłów zawiera się w tym pojeździe. Oczywiście cały projekt przerwano, ponieważ dostosowywano sprzęty nacji czechosłowackiej do po prostu do standardów Układu Warszawskiego, także zarzucono cały projekt i nie powstał nawet prototyp. To tak szybciutko właśnie o historii, co nam tutaj podaje WG. Jeśli chodzi o konkurencję pojazdów, zobaczcie, pojazdów mamy aż 28 ciężarów na 10 poziomie i tak jak mówiłem, jest to przekrój bardzo, bardzo, że tak powiem, szeroki, jeśli chodzi o różne spektrum pojazdów, bo i są mobilne, i pancerne, i mniej pancerne. I tutaj właśnie zaserwowano nam nową dziesiątkę i zobaczymy, jak tu się odnajdzie. Omówimy sobie teraz pojazd. Więc tak, działko 130 mm. Jak widzicie, mamy dwa rodzaje działek. Jedno jest pojedyncze, właśnie to, które Wam pokazuję, a tutaj mamy po prostu autoloader, tak? Ponieważ jest to autoloader dwupestkowy. Na tym pojedynczym 6,46 strzałów na minutę szybkościelność i celność 0,23. Natomiast tutaj na autoloaderze, zobaczcie, mamy 5,93 strzała na minutę z tym setupem oczywiście, co mam, i 0,25 celność. Także celność jest bardzo, bardzo dobra i przeładunek też do najgorszych na świecie nie należy. Dobrze, a co jeśli chodzi o pancerz? Pancerz jest bardzo ciekawy, ponieważ składa się oczywiście z wielu elementów, ale bardzo ciekawe w tym jest to, że ta wieża jest mega, mega pancerna. Tu macie, zobaczcie, wartości naprawdę 300 mm, 285. Oczywiście składa się on z mnóstwa różnych nakładek, różnych skosów i tak dalej. Nawet zobaczcie, ten właz tutaj ma 200 mm, więc też nie będzie się super łatwo w niego wstrzelić. Dodatkowo pod tymi osłonami tutaj rysuje nam się kolejny pancerz, także jest ta wieża bardzo ciekawa i naprawdę potrafi ten pojazd bardzo wiele znieść, jeśli chodzi przynajmniej o wieżę. No, z kadłubem już nie jest tak różowo, ale zaraz do tego przejdziemy. Więc zobaczcie, tutaj jest mnóstwo elementów, które naprawdę mają wyśmienite wartości. Jeśli chodzi o te nakładki takie z przodu wieży, tu jeszcze Wam tylko dół pokażę, zobaczcie, 140 mm, no niestety nie powstrzyma to dziesiątek, nawet i ósemek, więc miejcie na uwadze, grając tym pojazdem, że nie wystawiamy po prostu dolnej płyty, zresztą jak w większości pojazdów, ale w tym wybitnie. Górna płyta, zobaczcie, ma 115 mm zaledwie, ale za to jest pod fajnym kątem, będzie dingać, ale też nie za każdym razem. Jeśli chodzi o te tutaj nakładki, zaraz sobie do nich przejdziemy. Na tej wieży to jest dodatkowo tak 70 mm takiego efektywnego, o właśnie tutaj, tego pancerza. Także naprawdę, jeżeli się strzelacie z tym pojazdem, celowanie w wieżę to nie jest najlepszy pomysł.
Jeżeli będziecie mieli okazję, po prostu musicie oddawać strzały w dolną płytę lub nawet w górną, jeżeli kąt wam na to pozwoli. Tak się prezentuje cały pancerz, więc moim zdaniem jest naprawdę fajnie zbalansowany. Ta płyta górna i dolna mogłaby być lepsza, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Wyposażenie. No ja tu postawiłem na optykę, ponieważ pojazd jest mobilny, często dojeżdżamy na miejsce pierwsi. Stabilizator działa. No i oczywiście system trakcji do tego, żeby ten pojazd był jeszcze bardziej mobilny. No i rozszerzone informacje o celu. Można by było pokusić się o wentylację. Też by to mu wyszło na zdrowie, ale tak jak mówię, cały czas testuję, więc być może i wentylacja też w końcu zawita tutaj na ten pojazd. Jeśli chodzi o sprzęt eksploatacyjny, to oczywiście jak na każdym pojeździe same duże zestawy, czyli zestaw naprawczy, apteczka oraz racje bojowe. Pociski, no właśnie pociski. Słuchajcie, z pociskami jest taka sprawa, że mamy na podstawie bardzo mizerną penetrację, bo jest to 260 na 100 metrach, więc zdecydowałem się na pociski premium, które mają i lepszą prędkość, i lepszą wartość penetracji, aczkolwiek też nie rozpieszcza, bo jest to zaledwie 306. Więc na 40, na magazyn, który mieści 40 sztuk, zabrałem 4 burzaczki, jak widzicie, oraz 36 pocisków tych o większej penetracji. I taki mam właśnie setup. Jeśli chodzi o parametry pojazdu, zaraz sobie o nich porozmawiamy. Tu macie tą historię, którą wam na początku przytoczyłem, prezentując pojazd. Dobrze, silnik 850 koni i z tym setupem, który mam, 55 km na godzinę, ten pojazd się u mnie porusza oraz cofa się z prędkością 16 km, 16,5 km na godzinę. Obrót. 27 stopni przeszło obrót wieży, 2100 to są punkty wytrzymałości, a zasięg widzenia to 499 metrów. Bardzo fajnie. Obrót, słuchajcie, kadłuba 33 stopnie, więc bardzo, bardzo dobra wartość. Tutaj właśnie jest działko, które ja mam założone, czyli mam te dwustrzałowe. Pociski, zobaczcie, bardzo marne prędkości tych pierwszych, 980 metrów na sekundę, a penetracja na 500 metrach to zaledwie 230. Także tu macie odpowiedź, dlaczego założyłem pociski te o większej penetracji. Tutaj mamy pociski właśnie te o większej penetracji, 1125 metrów na sekundę, znacznie lepiej. No, ale na 500 metrach też nam spada grubo poniżej 300. No i burzaczki, fajna wartość, jeśli chodzi o uszkodzenia, natomiast penetracja 68, taka sobie. I 863 metry na sekundę. Taki tutaj właśnie jest setup tych burzaczków. Radyjko 923 metry, wyjątkowo dobry zasięg radia. I załoganci tak tutaj sobie siedzą w tym pojeździe. I kolejna rzecz, o której porozmawiamy, to są perki załoganta, więc moja pani dowódczyni posiada tak: urodzony dowódca, szybkie ładowanie, szósty zmysł, czy standardowe, rozeznanie w sytuacji do spota, złotą rączkę do naprawy, jazdę terenową, no właśnie, a po to, żeby ten pojazd był jeszcze bardziej mobilny i gdzieś tam nam nie zwalniał na różnych innych gruntach, pewną rękę do celności, strzał z biodra do celności przy obrocie wieży, oraz strzał, walkę podjazdową, czyli do celności przy po prostu w ruchu. Oczywiście dobrym pomysłem by było tutaj zastosowanie jeszcze żelaznej buławy, czyli do nie zmniejsza nam się aż tak drastycznie wartość penetracji na odległości. Ale to, tak jak mówię, wszystko jest jeszcze w fazie testów, przynajmniej u mnie, więc testują. Dobrze, jeśli chodzi o szczegółowe informacje, czego wam nie podałem, to na pewno ważną tutaj informacją będzie opuszczanie i podnoszenie działa. Jest to odpowiednio 8 stopni na dół i 15 stopni do góry. Przeładunek tego klipu to jest 22 sekundy na dwa pociski. Mi udało się uzyskać 18,23, więc całkiem nieźle. Natomiast celność mi się udało uzyskać 0,25, także jak widzicie, jest bardzo, bardzo celne to działo. No i oczywiście zasięg widzenia 390 metrów fabrycznie, ja mam 499 i bardzo też fajna wartość. I to jeśli chodzi tutaj o właśnie te dodatkowe informacje, to tyle. Strzały w serii oczywiście są dwa, a przeładowanie między pociskami, czyli ten intra clip reload, to jest 2 sekundy. Czyli jak oddamy strzał, jeszcze czekamy 2 sekundy, żeby oddać kolejny. Jest to bardzo zbalansowane, nie jest to tak tragicznie jak w przypadku innych pojazdów, które mają aż na przykład 4 sekundy między pociskami. I teraz, moi drodzy, zapraszam was na pierwszą z dwóch bitew.
żeby Wam pokazać ten pojazd na polu bitwy. Dobrze, pierwsza bitwa na mapie autostrada. Sam bitwy nie wygrasz. Jak już po tytule się domyślacie, nie będzie to epicka wygrana bitwa. Będzie to bitwa przegrana, ale za to zrobimy to, co do nas należy w tej bitwie. Więc tak, grając tym pojazdem, dwie rzeczy, które już tak zaobserwowałem. No, to ja, jak i każdym magazynkiem, nic nowego nie odkryłem. Więc grając magazynkami najlepiej jest mieć towarzystwo. W drugiej bitwie zobaczycie mnie w Plutonie z kolegą Tomaszem, więc w tamtej bitwie już jest o wiele łatwiej. Zdecydowanie łatwiej się gra magazynkami w Plutonie, dlatego że na czas przeładunku mamy wsparcie. Natomiast tutaj, grając samemu, naprawdę musimy rozsądnie grać. Nie możemy za bardzo jechać na pierwszą linię, ponieważ nie mając wsparcia na czas przeładunku, po prostu tak naprawdę przeciwnik może nas zjeść, bo wyjedzie kilka luf, które będą w nas konsekwentnie strzelać, podczas gdy my się będziemy przeładowywać. Tu, jak widzicie, w tej potyczce nie ma artylerii i chwała Ci, Panie, za to, dlatego że artylerie naprawdę wyśmienicie mi popsuły tutaj te rozgrywki, które chciałem dla Was przygotować i zaprezentować, dlatego że nie wiem, czy dlatego, że ktoś gra nowym pojazdem, czy dlatego, że to ja, czy jeszcze jakiś inny powód, po prostu konsekwentnie mnie muciły i cieszę się, że akurat w tej potyczce nie ma artylerii. No tak, jak widzicie, też drużyna, jeśli chodzi o samą rozgrywkę, na razie tak się okopała tu na pozycjach i zobaczymy, jak tutaj się czołgi rozjadą. Tam już widzę, przemierza w kierunku miasta IS-7, tak jest, spróbuję go tutaj złapać na tym przejeździe, mam nadzieję, przeładunek mi się skończy na czas, chyba tak, no i chociaż jedną pestkę mu wkleić i bardzo ładnie. Także jak widzicie, pierwsze koty za płoty, 444 uszkodzeń, oczywiście alfa jego jest 490, więc polosowało dużo, dużo mniej. Ale w każdym bądź razie fajnie jest mieć dwa strzały z takim potencjałem, jeśli chodzi o damage, o uszkodzenia. Teraz tak, grindując tą linię, ja już mam dziesiątkę, dlatego że nie zaczynałem od siódemki, tak jak linia wchodziła, ponieważ powiem szczerze, średnio mnie siódemka interesuje. Ósemkę również pominąłem, dlatego że mam pojazd premium, więc tak naprawdę nie chciałem duplikować tutaj tych pojazdów. Ja wiem, że ta ósemka drzewkowa, są dość dobre opinie na jej temat, być może ją kiedyś zakupię. Natomiast w tym momencie ograniczyłem się do dziewiątki, do dziesiątki i obydwa pojazdy zostały u mnie w garażu i zostaną, dlatego że i dziewiątka też jest całkiem, całkiem niezłym pojazdem i super się nią gra, tak samo jak zresztą i dziesiątką. Jeśli chodzi o wieżę, więc takie pozycje jak tutaj dla tego pojazdu to jest super sprawa, z tego względu, że naprawdę ta wieża potrafi dużo znieść, zresztą zobaczycie licznik odbitych tutaj na koniec tej bitwy. Potyczka, jak widzicie, nie przebiega zbyt pomyślnie, dlatego że już jest 14 do 12 dla drużyny przeciwnej. Ale takie strzały, zobaczcie, tu mamy kolejne odbity, takie strzały jak ten, to naprawdę cieszy się człowiek, z tego względu, że ta alfa naprawdę jest fajna. I przeciwnik, kiedy dostanie taką soczystą bułkę, to oczywiście czuje to. Cały czas tutaj spoglądam kątem oka na naszego kapa, który jest bezpośrednio już zagrożony przez te pojazdy, które nacierają. Miasto na razie wygląda ok, więc tutaj cofnę się w kierunku na kapa, bo widzę, że tutaj towarzysze mojej, moi towarzysze z mojej drużyny tutaj nie za bardzo reagują na to, co się dzieje. Jest tu parę pojazdów, które broni tego kapa, ale zobaczcie, tu już się zrobiło czerwono i nawet dobrze, że gdzieś daleko nie pojechałem. Więc postaramy się tutaj ich trochę poobijać. Opuszczanie, tak jak mówiłem, w części garażowej jest to 8 stopni. Pewnie, że mogłoby być 10, zawsze to jest lepiej niż 8, ale z drugiej strony, słuchajcie, 8 też jest lepiej niż 5. Równie dobrze ten pojazd mógł mieć 5 stopni opuszczania, działa. Także nie ma tragedii, krótko mówiąc. Daję radę. Jeśli natomiast chodzi o, tak jak mówiłem, o mobilność i te wartości, jeśli chodzi o poruszanie się, bardzo, bardzo jest to odczuwalne, że jest to mobilny pojazd i stąd też pomysł, żeby mu założyć, dodatkowo go wspomóc w tym,
dając mu właśnie jazdę terenową, tudzież ten sprzęt do szybszego jeżdżenia i obrotu, także bardzo fajnie. Dobra, widzę, że już nam robią presję na kapa, no niestety, widzicie, też nie mogę aż tak wysoko podjeżdżać, bo to się kończy właśnie w ten sposób, więc trzeba się będzie przemieścić. Tak, tu jest zdecydowana przewaga przeciwnika. No, nasza drużyna stopniała w oczach, jest 12-7, także na pewno już będzie przegrana. Wszystko na to wskazuje. Jedyne, co mogę zrobić, to wypróbować wieżę, a żeby to zrobić, to muszę zmienić trochę pozycję. Czasami po prostu nie ma sensu zostawać na tym miejscu, w którym byliście wcześniej, z tego względu, że być może nie wykorzystamy w pełni tak tego działa i czołgu, jak powinniśmy. A tutaj zobaczcie, mamy bokiem tych wszystkich, którzy będą atakować naszych broniących się tam na tym wałku, więc jak widzicie, takie bezkarne obijanie pojazdów to będzie super sprawa. Musiałbym jeszcze za chwilę zobaczyć, czy tego kapa da radę zbić, bo przegrana na pewno będzie. No, przy takim wyniku, no to musiałby się wydarzyć cud, żebyśmy to wygrali. Dobra, skończyli już tam jednego, bardzo dobrze. Ten tutaj kolega na razie nie raszuje, więc my też nie będziemy wyjeżdżać. I co my tu mamy? Co to jest? AMX-50? Nie, to jest kran, no właśnie, dlatego nie weszło. Ale teraz ładnie pokazał podwozie i bez problemu. Tak jak mówiłem, będzie przegrana, ale jak widzicie, zobaczcie na przykład tutaj na wartość, jeśli chodzi o uszkodzenia odbite, to jest 3190, a nie jest to największy wynik, który można tym pojazdem osiągnąć, odpowiednio go ustawiając. Także na pewno ma wielki potencjał, jeśli chodzi o hulldowna, czyli to takie granie na wieżę. A te 2 sekundy między pestkami, jak widzicie, jest też bardzo, bardzo szybkie i odczuwalne, także bardzo fajnie się nim gra. No będę tak do nich strzelał, dopóki ktoś z miasta nie wyjedzie i o ile wyjedzie, bo albo ten tutaj właśnie, na którego co chwilę spoglądam, nie zdecyduje się na mnie wyjechać, ale może jeszcze z 2 peski uda mi się wsadzić, a chociaż jedną. Ładnie weszło, jeszcze jedna też weszło, no i przeciwnikowi weszło we mnie. Tak właśnie zakończyłem swój żywot tutaj na tej mapie, niestety z miasta przyjechała fałka i też mnie dopadła. Zaraz sobie polecimy do podsumowania, zobaczymy co tutaj, jaki wynik osiągnęliśmy w tej bitwie i polecimy sobie kolejną bitwę. Dobrze, zrobiliśmy 5000, prawie 5,5 uszkodzeń, 874 asyst. Kończymy na drugim miejscu, jak widzicie, nasze orły, połowa dolnej tabelki bardzo mało zrobiła lub prawie że nic, więc do tego już się powinniśmy przyzwyczaić. No ale my nastrzelaliśmy, nie można powiedzieć, że nic w bitwie nie zrobiliśmy. Bardzo fajnie, ponad 3000 odbitego. Dobrze, kolejna bitwa, tak jak mówiłem, w Plutonie. Pozdrawiam Cię, Tomaszu, serdecznie. Tutaj gram w Plutonie właśnie z Tomaszem, z kolegą Klanowiczem i tutaj Tomasz gra na Skodzie, na TVP-ku 10 medzie, natomiast ja tutaj testuję właśnie cały czas ten pojazd, tą VZ-kę i grając w Plutonie mamy właśnie tą przewagę, że możemy się komunikować i reagować na sytuację na mapie. Tu postanowiliśmy, Tomasz zasugerował, żeby właśnie centralnie na środek wjechać i stamtąd próbować obijać wszystkich. Jak widzicie, znowuż nie ma arty. Ja nie wiem, kiedy to dziadostwo w ogóle znerfią, zlikwidują, co się z tym wydarzy, ale mam nadzieję, że niedługo, ponieważ cierpliwość moja już się kończy, jeśli o to chodzi. Naprawdę w wielu, wielu bitwach, które nawet wczoraj rozegrałem z Tomaszem, arta nam bardzo, bardzo dokuczała i fokusowała nas, bez przerwy w nas strzelała. I ciężko było naprawdę coś, że tak powiem, konkretnego ugrać. Natomiast nie mając arty, to tutaj już się zaczyna zabawa. Przyjeżdżamy tutaj na środek właśnie, żeby zająć tutaj te górki i postarać się powstrzymać przeciwnika, który będzie chciał też tutaj podjechać. I jest to, w przypadku braku artylerii, naprawdę jest to dobra miejscówka, z tego względu, że możemy kontrolować tutaj praktycznie całą mapę dookoła. Oczywiście musimy uważać, wystawiając się, bo też snajperzy, o jak tam nawet widzicie, tylko czekają na takich lekkoduchów, którzy wyjeżdżają i właśnie starają się coś zrobić. Tutaj ładnie polosowało, zobaczcie, 509 jeden strzał, także
ma bardzo duży ten potencjał pojazd, ponieważ ta Alfa, tak jak mówiłem, jest bardzo, bardzo fajna. Więc tak reasumując tutaj te czeskie ciężary, powiem Wam, że bardzo przyjemne są w graniu. Bo i mobilność, bo i działo, słuchajcie, i parametry działa, jeśli chodzi o celność i inne tutaj rzeczy, jest naprawdę wyśmienita. Nie są to takie trollowe działa jak pojazdy radzieckie, a tego się obawiałem, ponieważ jak widzieliście w omówieniu, jest to taka był to taki projekt kooperacji między czołgami radzieckimi a czechosłowackimi, więc chyba na szczęście działo, że tak powiem, zaimplementowali projekt działa swojego, a nie radzieckiego, ponieważ różnie z celnością by tu mogło być. Natomiast tutaj naprawdę celność jest bardzo, bardzo fajna. Dobrze, i tutaj się możemy bez problemu obijać tych wszystkich, którzy gdzieś tam będą się niefortunnie pokazywać, starali przejechać. A to działo naprawdę potrafi nieźle pokarać. No, tutaj też jest niebezpieczeństwo, tak jak widzieliście, dostałem w tył, żeby za daleko do tyłu nie wyjeżdżać, ponieważ tyłu czekają, mając spota, po prostu możemy dostać w tył i niepotrzebnie. Dobra, poczekamy na spokojnie, jeśli chodzi o to, co drużyna przeciwna zrobi, dlatego że chcąc pojechać dalej, i tak będą musieli przejechać z lewej lub z prawej strony, a my tutaj już zajęliśmy dość dobrą miejscówkę. Tomasz jest obok mnie, też pilnuje tutaj wjazdu z tamtej strony. A mając dwa magazynki, naprawdę możemy tutaj dużo zrobić. Dobra, nie będę zjeżdżał tu na te tłuściochy, poczekamy aż podjadą. No właśnie, bo to się może skończyć w jeden sposób, tak jak teraz dostałem gdzieś z krzaków. Więc poczekamy, zobaczymy na rozwój sytuacji. Słuchajcie, jeszcze o samym pojeździe. Więc tak, jest w grze u nas trochę magazynków, bo mamy bardzo fajne pojazdy, tak jak mamy typa 57 Heavy, czteroczołowy magazynek, który ładuje 20 parę sekund, także bardzo fajnie. Mamy krana, bardzo mocna wieża. Jeśli chodzi o działo, to już nie jest tak różowo. Jakoś dziwne po prostu to działo ma ten kran. Mamy oczywiście AMX-a 50B i znalazłoby się być może jeszcze parę pojazdów, jakbym się tak dobrze zastanowił. Ten tutaj jest taki troszkę unikatowy. Dlaczego? Dlatego, że na przykład T57 Heavy ma owszem 4 pestki, ale z kolei ta wieża na pewno nie zniesie tyle, co na tym pojeździe. Może w tej bitwie nie będzie tutaj odbitych uszkodzeń, w poprzedniej było ponad 3000. Natomiast tym tutaj pojazdem, jeżeli mamy taką miejscówkę, gdzie możemy pograć na wieżę, to naprawdę ten pojazd dużo, dużo potrafi znieść i jest to bardzo odczuwane. Natomiast wiadomo, jeżeli to by był T57 Heavy, to już by to tak fajnie nie wyglądało. To z takich jego mocnych stron na pewno. Mobilność na pewno, bez wątpienia, jest super mobilnym pojazdem. Oczywiście nie jest tak mobilny być może jak The Machine, ale daje radę bez problemu. Dobra, tu sobie zatrzymamy tego jego mościa i spróbujemy go skończyć. No, nie polosowało, ale już tam Tomasz wyjaśnił sytuację. Więc jeśli chodzi o mobilność, tak jak mówiłem, bardzo też jest fajnie. Generalnie jest moim zdaniem bardzo dobrze zbalansowany ten czołg, ponieważ nie jest OP. I tak naprawdę daje radę bez problemu i przyjemnie się nim gra, a chyba o to w tym wszystkim chodzi, żeby pojazdy, którymi gramy, sprawiały nam przyjemność, a nie wsiadalibyśmy do nich po prostu się wkurzając. No i oczywiście to, co zwykle trapi magazynki, czyli jak się przyładowuje, mam w co strzelać. Przeleciał właśnie tłuścio koło mnie. Dobrze, ale chociaż tego tu strzelimy. No i sytuacja już nam się trochę wyrównała, nie powinniśmy tego w żaden sposób przegrać. Zaraz się przyładuję, pojadę tam tego Type'a obić. Także polecam tą linię, tak reasumując, i naprawdę nie będziecie zawiedzieni, jeśli chodzi o tą dziesiątkę, ponieważ jest bardzo dobrym pojazdem. Oczywiście jeszcze muszę trochę nią pograć, troszkę być może pozmieniać jakiś setup. Ale już fajnie mi się nim gra. To jest tak od pierwszego, że tak powiem, od pierwszej bitwy wiedziałem, że już będzie dobrze. Są takie pojazdy, wiecie, którymi po prostu wsiądziecie do nich, nawet jak rozgrywacie pierwszą bitwę, obojętnie czy to jest premka, czy zwykły pojazd, i już wiecie, że będzie dobrze. I to jest jeden z takich, przynajmniej dla mnie.
Dobra, został niszczyciel i med, który gdzieś tam na końcu mapy pewnie się skrzaczył. No i jest. I spróbujemy teraz poobijać. Dobra, skupimy sobie do końca. Bez problemu to wchodzi. Naprawdę, przy tej celności czysta przyjemność strzelanie, nawet właśnie na taki dystans. Także tutaj buława też nie byłaby złym pomysłem, bo nam wartość penetracji nie spada na odległości, tak jak wam mówiłem w części garażowej. I końcówka, zaraz ten tutaj pojazd dokona żywota, jeszcze jeden udało się sprzedać. I tyle, i koniec bitwy. Lecimy sobie do podsumowania i będziemy kończyć odcinek. Tutaj kolega Tomasz kończy na pierwszym miejscu, bardzo ładnie, 4 kile, my kończymy na drugim, 5630 uszkodzeń, asyst zaledwie 21, ale nie, już pomijając asysty, naprawdę super maszyna, serdecznie ją polecam i dziękuję wam, że byliście ze mną i do następnego odcinka, trzymajcie się, hej!